No to więc, proszę Państwa, przydałoby się, żeby chociaż pójść do dzieci. Jezus powiedział, nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie. Nam niepotrzebni dorośli ludzie, tylko nam potrzebne są dzieci. Jeżeli chcemy, żeby na świecie zapanował pokój, spokój, pójdź do mrówki leniwcze. Biblia mówi, pójdź do pieska, pójdź do kotka, jak on się zachowuje. Zwierzęta są łagodne, delikatne, jak pieski. Prawda? Tak samo i tutaj, od dziecka ucz się mądrości. Tak jak Jezus powiedział, prawda? Także widzicie Państwo, co nam po tych młokosach, starych zgredach, które tylko o swoim myślą. A tutaj trzeba myśleć o Panu Bogu i o tym, co ten Pan Bóg planuje tutaj na ziemi uczynić. Ten raj, to Królestwo Boże. No i niestety, tak jak Babilon Wielki nie kochał Biblii, to znaczy Babilon starożytny, nie kochał Biblii, nie znał, a właściwie jej nienawidził, tak samo dzisiaj Babilon Wielki nie kocha Biblii, nie zna i jej nienawidzi. Będzie wkrótce zniszczony. I nie mają zielonego pojęcia, nie przypuszczają nawet, nie domyślają się. Tak samo jak mieszkańcy starożytnego Babilonu. A niestety, nawet jest to data absolutna, nawet jest to data historyczna, 539 rok, że Babilon został zniszczony. I tak samo tutaj imperium religii fałszywej za trójce, za kult pogański, za dusz, za czyśćce, za praktyki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają, będą zniszczeni. Ale przez Jahwę, nie przez ludzi. Człowiek to niech ręki nie podnosi, bo ten, który podnosi rękę, to mało w nim miłości Bożej. A pogańska to może być. I dlatego ku ateizmowi się nakłaniają.